Czyli no myślę, że to walka była 7 lat temu, także dużo się pozmieniało od tego czasu. On na pewno zrobił postępy, ale postępy zrobiłem również ja i skupiam się tylko i wyłącznie na sobie. Mimo, że miał więcej walk amatorskich, bo tam miał 230, 11-krotny medalista Mistrzostw Polski. Ja tylko 10-krotny, tam 160 kilka walk, ale myślę, że tutaj będzie kluczowe to moje zawodowe doświadczenie. Stoczyłem kilkanaście walk, w tym kilka walk z naprawdę dobrymi zawodnikami, kilka było walk ciężkich, także on nie miał takich walk, także myślę, że ja wyjdę zwycięsko z tej bardzo walki. Bardzo dobrze, nie było żadnej kontuzji, żadnej choroby, także duży plus. Mieliśmy rozpisany taki plan, bo o tej walce już wiedziałem praktycznie 2,5 miesiąca temu, także mieliśmy plan, dieta była dobrze przytrzymana, wszystko było dobrze. Realizowany był ten plan, także forma powinna być stuprocentowa. Michał był wręcz spragniony boksowania, bo przygotowania do poprzednich walk przebiegały bardzo dobrze. Walka wypadła zgodnie z jakimiś tam oczekiwaniami i w planach były następne walki. Kontuzja nadgarstka i łuku brzuchowego przede wszystkim zadecydowało o tym, że ta następna walka się przeciągnęła aż do teraz. I tak jak tutaj Michał mówił o przygotowaniach, właśnie wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Michał jest przygotowany do tej walki i to będzie dyspozycja dnia, mądrość, umiejętność wyczucia i przeciwnika, jego jakichś działań. To będzie właśnie w tym obszarze decydować zwycięstwo. No, atutem Michała jest to, że Michał boksował z zawodnikami, którzy już coś potrafią na tym zawodowym ringu. Pomimo, że przeciwnik Michała nie ma jeszcze porażki na ringu, no ale to on boksował z takimi zawodnikami, którzy tam nie mogą się pochwalić jakimiś sukcesami wielkimi. I ja myślę, że z tej walki Michał wyjdzie zwycięzcą. Czy no tutaj te przygotowania do tej walki, mocne takie bezpośrednie przygotowanie zaczęliśmy z początkiem roku, natomiast to są już nasze czwarte wspólne przygotowania i poza tymi przygotowaniami stricte do każdej kolejnej walki mamy też plan długoterminowy i tak jak sam pan zauważył, ta sylwetka Michała, jego dyspozycja i motoryka zmienia się cały czas z walki na walkę, te parametry idą w górę. Moim skromnym zdaniem te przygotowania, jakby te parametry wydolnościowe, parametry szybkościowe w tym momencie są tak naprawdę w piku i Michał będzie w szczycie formy. W Radomiu, nie tylko w Radomiu, my w Radomiu myśleliśmy, że ta gala, która jest teraz w Dzierżoniowie, odbędzie się w Radomiu tak naprawdę, bo wiadomo, w tamtym roku robiliśmy walkę w Radomiu i to była walka z Marcinem Cybulskim, która naprawdę pokazała, że Michał ma potencjał. Później wiadomo, troszkę w kolejnej walce nie wyszło, mało zabrakło, żeby zdobyć ten pas. No a już walka z Łukaszem Janikiem, to wiadomo, no to już myślę była uznana za najlepszą walkę roku przez Andrzeja Kostyrę i przez Super Express. Dlatego myślę, że tutaj w Michała warto inwestować. No szkoda, że nie udało się doprowadzić do gali w Radomiu, która nie wiem z jakich powodów jej nie ma. Podobno jakaś gala w Radomiu boksu ma być, ale z tego co się dowiedziałem, złożyłem ofertę, to wiem, że wygrała oferta, która 5-krotnie przewyższyła naszą ofertę. To przykładowo tak jakbyśmy robili galę za 10 tysięcy, to ktoś robi ją za 50, tak? No dlatego myślę, troszkę jestem zdziwiony. No ale to nieważne, to już wiadomo, to nie ja decyduję, tylko władze miasta i to już od nich zależy, nie ode mnie, dlaczego ta gala jest, czy jej nie będzie i dlaczego Michał Zieromiński na tej gali nie będzie boksował, bo ja tak naprawdę nie boksuję, ja robiłem to z pasji dla Michała, z sentymentu dla Radomia, a nie dlatego, żeby po prostu robić i dla niej zarobić. To taka na wstępie. Jeśli chodzi o Michała i walkę, no to wiadomo, że nie zakładamy, że Michał może tą walkę przegrać, a przy kolejnej walce już mamy termin kolejnej gali i myślę, że jak tutaj tą walkę wygra, to będziemy chcieli doprowadzić do rewanżu, o którym się domaga tak bodajże Dawid Kwiatkowski, z którym Michał już boksował, on tam się z tą decyzją nie zgadzał i chciał tego rewanżu i myślę, że 13 maja, jeśli tutaj się uda Michałowi wygrać, a w co wierzę, to 13 maja w Częstochowie zaboksuje Michał kolejną walkę.